takich miejscach jak Szczecinek opadły już emocje, bo wszystko jest rozstrzygnięte. Mowa o tegorocznych jesiennych wyborach samorządowych, ale pamiętajmy, że jeszcze sporo miejsc to miejsca, gdzie jest wiele niewiadomych. Do tego grona należy Kołobrzeg, gdzie toczy się walka o fotel prezydenta miasta. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za te głosy, które uzyskałem podczas pierwszej tury i bardzo proszę o głos 30 listopada. Stoję tutaj razem z Jackiem Woźniakiem, który był pańskim przeciwnikiem, przypomnijmy. No tak, był kontrkandydatem, może w ten sposób powiem, który też uzyskał bardzo ładny wynik wyborczy, ale to sam powie. Wczoraj, w dniu wczorajszym, podpisaliśmy porozumienie bardzo ważne dla miasta Kołobrzegu, dla mieszkańców, dla Kołobrzeżan, które jakby te dwa programy, Jacka program, mój program, dają szansę dalszego rozwoju na następne lata, nie tylko tego inwestycyjnego, tych kubatur, tych różnych budynków, ale przede wszystkim idziemy w kierunku ludzi, od tych najmłodszych, od żłobka, przedszkoli, szkół, poprzez seniorów, bo przecież tym grupom społeczeństwa, mieszkańców Kołobrzegu trzeba najwięcej poświęcić czasu, a także pomagać. Dobrze, niech powie kontrkandydat, jak pan sam przedstawił, pan Jacek Woźniak, co tak naprawdę jest w tym dokumencie wczoraj podpisanym? Mój program obfitował w dużo elementów natury społecznej. Z kolei prezydent jest znany z tego, że bardzo mocny nacisk kładzie na kwestie inwestycji w infrastrukturę. W związku z tym naturalną rzeczą była możliwość połączenia tych dwóch elementów, czyli spojrzenia takiego bardziej prospołecznego, tak jak prezydent powiedział, szkoły, przedszkola, a generalnie utrzymanie tej sieci, zwiększenie jakości pracy tej sieci, sport dla młodzieży, aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. To są takie elementy, które się w tym naszym wspólnym porozumieniu znalazły i mam nadzieję, że uda mi się przekonać moich wyborców, tych, którzy oddali na mnie głos. To było ponad 3000 osób, którym serdecznie dziękuję za ten głos, ale zachęcam do tego, żeby w drugiej turze poszli do wyborów i oddali głos na Janusza Gromka. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zachęcać mieszkańców i to wszelkich miejscowości, gdzie jest druga tura, do tego, żeby po prostu pojawili się w lokalach wyborczych. Jak będą głosowali, to już ich sprawa, tak. Ale brak aktywności, niska frekwencja to żółta kartka dla demokracji. No właśnie, czym większa frekwencja, tym większa demokracja, bo tym, czym więcej ludzi się będzie mogło wypowiadać, to będą brali na swoje barki i będą od nas wymagali to, co będą wymagali, to, co my mamy w swoich programach i dla dobra, tak jak powiedziałem, społeczeństwa kołobrzeskiego chcemy wspólnie dalej realizować te kierunki rozwoju naszego miasta. Dobrze, a tak jeszcze zapytam, z tych poprzednich 4 lat, a więc z tej ostatniej kadencji, która powoli dobiega końca, pan prezydent jest zadowolony? Ja bardzo jestem zadowolony. A mieszkańcy? No, jeśli ja wygrałem z kontrkandydatką w pierwszej turze, no to jestem pewien, że tak, bo było nie było to razem z Jackiem, mamy przeszło 10 tysięcy głosów i to jest większość tych, co głosowała i na to liczymy. Jak państwo słyszeli, Jacek Woźniak poparł prezydenta Gromka. Inni kontrkandydaci poparli Violettę Dymecką, bo to właśnie z nią w drugiej turze zmierzy się prezydent Kołobrzegu.